Gmina Ryńsk to obszar 200 km2 położonych we wschodniej części województwa kujawsko-pomorskiego, geograficznie związany z Pojezierzem Chełmińskim, historycznie z ziemią chełmińską. Gmina Ryńsk położona jest na terenie powiatu wąbrzyskiego. Na terenie gminy znajduje się 21 sołectw i 34 miejscowości, zamieszkane przez ponad 8,5 tysiąca mieszkańców. Teren inwestycyjny w Wałyczu jest zlokalizowany w województwie kujawsko-pomorskim, którym zarządza Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna. Przedsiębiorca, który zainwestuje na tym terenie, może uzyskać zwolnienie z podatku dochodowego aż na 12 lat. Wysokość wsparcia jest zależna od wielkości firmy. Małe i mikrofirmy mogą liczyć na wsparcie w wysokości 55% kosztów inwestycji, średnie firmy 45% i duże firmy 35% kosztów inwestycyjnych. Znajdujemy się na terenach inwestycyjnych w miejscowości Wałycz. Jest to obszar 180 hektarów. Przeznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na budowę obiektów produkcyjnych, składów i magazynów z dopuszczeniem usług. Niewątpliwie głównym atutem tego terenu jest dogodne położenie komunikacyjne związane z bliską odległością autostrady A1 oraz głównymi ośrodkami miejskimi na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Ponadto w sąsiedztwie terenu znajduje się linia kolejowa wraz z bocznicą. Aby uzyskać zwolnienie z podatku dochodowego, przedsiębiorca musi spełnić kryteria jakościowe i ilościowe inwestycji. Kryteria ilościowe to minimalne nakłady inwestycyjne, które należy ponieść w danym powiecie. Dołącz do Polskiej Strefy Inwestycji. Zainwestuj w gminie Ryńsk.